Shalom i dzień dobry. W tym tygodniu w synagodze czytamy Parashat Truma, Księdze Wyjścia, ale ten szabat nadchodzący jest jeszcze bardziej specjalny, związany z czymś innym niż to, co my czytamy. Chciałbym się skupić na tym innym. Nadchodzący szabat jest szabat Rosh Chodesh. Ten sam dzień jest i szabat, i również Rosh Chodesh, czyli nowy miesiąc, nowy księżyc. Jest to bardzo specjalny nowy miesiąc, bo jesteśmy w roku, który ma dodatkowy miesiąc. 7 razy w ciągu 19 lat ma kalendarz żydowski dodatkowy miesiąc. Miesiąc Adar powtarza się po prostu. Zamiast, żeby było tylko jeden Adar, jest miesiąc dwa razy. Adar Rishon, czyli pierwszy Adar, i Adar Sheni, czyli drugi Adar. Powód tego znajduje się już w Biblii, w Torze. Święto Pesach, który jest w miesiącu Nisan, który jest miesiąc po miesiącu Adar, ma być, mówi Torah, Chag Ha'aviv, czyli święto wiosny. I więc w dawnych czasach, kiedy Sanhedrin, naczelny sąd rabinacki, promulgował i poświęcał nowego księżyca i nowego miesiącu, i nowy miesiąc się nie zaczął przed tym, że Sanhedrin to zrobił, no to Sanhedrin patrzył po prostu, czy już jest wiosna i może być Nisan, czy jeszcze nie jest wiosna i trzeba pozostać i trzeba zrobić jeszcze jeden Adar. No i z punktu widzenia prawnego, Purim jest w miesiącu Adar i to on świętuje się w drugim Adaru, z tego powodu, żeby powiązać pomiędzy Purimem a Pesach. Oni są jeden miesiąc między sobą. Jeśli się świętuje Purim drugiego Adaru, no i dlatego my go świętujemy drugiego Adaru. Ale jest też coś innego, bo Szabat i Rosh Chodesh mają w pewnym sensie przeciwne przesłania. Przesłanie Szabatu to jest, że uznajemy, że Bóg jest królem na świecie. Bo 6 dni w tygodniu ja jestem współtwórcą z Bogiem. Ja tworzę, ja robię, to, tworzę, niszczę, no cały czas ingeruję w tym świecie. A przez ten jeden dzień zabrania mi Torah robić melacha. Melacha nie ma dokładnego tłumaczenia, ale najbliższe tłumaczenie to nie jest praca, żeby było jasne, to jest błędne tłumaczenie, bo praca po hebrajsku jest avoda, a tutaj stoi melacha. Melacha jest czynność twórcza, tak jak Tora ustna ją definiuje, to wychodzi na to mniej więcej, że to jest czynność twórcza lub niszczająca. No, innymi słowami, ingerowanie w tym świecie. Przez jeden dzień ja nie ingeruję w tym świecie, uznając więc, że ja jestem tylko gościem. Pan Bóg jest królem, Pan Bóg jest właścicielem tego świata. A Rosh Chodesh z drugiej strony ma odwrotne przesłanie. Jest coś bardzo specjalnego w tym, że Sanhedrin był ten, który wyznaczał, że jest nowy miesiąc na bazie, na podstawie świadectwo, że byli świadkowie, albo nie byli, no ale najczęściej byli świadkowie, którzy widzieli, że jest nowy miesiąc. I wtedy więc promulgowali ten nowy miesiąc. Ale jeśli nie było świadków, jak również jeszcze nie ma wiosny, no to Sanhedrin powiedział, że jeszcze się nie zaczęło lub że dodajemy jeden Adar, jeden miesiąc dodatkowy. I więc wychodzi na to, że to, co Tora zabrania i pozwala i obowiązuje związane z każdym świętem, no to jest w pewnym sensie, kiedy to wypadnie, jest w pewnym określonym sensie w naszych rękach, nie w rękach Hashem. Hashem powiedział, że 15 Nisan jest Pesach. Owszem, ale kiedy będzie 15 Nisan? Czy on będzie w tym nadchodzącym miesiącu 15, czy on będzie w następnym miesiącu 15? To już jest w rękach Sanhedrinu, albo od mniej więcej IV wieku już stały kalendarz został zrobiony przez rabinów, więc jest stały kalendarz, ale w dawnych czasach, i to do tego daj Boże wrócimy jak najszybciej, jest to w naszych rękach. No i albo w rękach Sanhedrinu. No i więc jest Rosh Chodesh przykładem, może nawet symbolem naszego partnerstwa z Panem Bogiem, że jednak Hashem wyznaczył, kiedy to ma być, ale my
również mamy coś do powiedzenia. No i też to, że szabat liczy się według słońca, a Rosh Chodesh według księżyca też właśnie to symbolizuje. Słońce jest, że tak powiem, najwyższe, niedotykalne i tak dalej. Symbolizuje, no, jakby to powiedzieć, władzę Pana Boga. Księżyc zaś symbolizuje naród żydowski, symbolizuje narodu żydowskiego. Patrząc teraz w technologię, no to widzimy, że człowiek już stał na księżycu i może stać na księżycu. No, słońce nie może, on by się roztopił bardzo, bardzo dużo czasu przed tym, że on by nawet dojechał do księżyca, do słońca. Na słońce też nie można patrzeć bezpośrednio, bo oczy się niszczą, więc słońce symbolizuje autorytet Boga, a księżyc symbolizuje, no nie nasz autorytet do końca, ale nasza, że tak powiem, nasze partnerstwo, nasza sfera, to co my jednak kierujemy. Oczywiście dane nam przez Hashem, żeby kierować, ale jednak nasza sfera. No i więc teraz jest szabat i Rosh Chodesh w tym samym czasie. No i pytanie powstaje, jak się zachować, o czym myśleć, skoro to się sprzecza. No i jest taka wypowiedź w Talmudzie, która oczywiście jest dość łatwa do zrozumienia i wiele innych wiar i filozofii mają też podobne wypowiedzi. Kto jest bogaty? Ten, który jest zadowolony z tym, co ma. Oczywiście w Polsce się mówi troszeczkę inaczej, tak? Jeśli się nie ma, co się lubi, jeśli się nie ma, co się kocha, to się kocha, co się ma, ale to jest jeszcze bardziej cynicznie. Tutaj nie jest cynik, a tutaj jest, to jest bogaty ten, który jest zadowolony z tym, co on ma. Więc innymi słowami, człowiek powinien być pogodny, pokorny, być zadowolony z tym, co ma, nie wymagać się więcej i tak dalej. Okej, to jest ważne i to jest ciężko do osiągnięcia, no bo większość z ludzi, większość z nas, my chcemy cały czas być bardziej bogaci, patrzymy na innych, myślimy, o, jeśli by ja mogłem kupić taki samochód, albo takie mieszkanie, albo taki dom. I więc to już jest bardzo ciężko i wystarczająco ciężko. Ale w Talmudzie jest powiedziane o jeszcze jednym poziomie, który jest jeszcze wyższy. Powiedział Rabbi Akiva, że człowiek ma się przyzwyczajać do zawsze powiedzenia Kol da'avid rachmana letav avid. Wszystko, co miłosierny robi, wszystko, co Hashem robi, jest dla dobra. Więc nie tylko chodzi o to, żeby być zadowolony z tym, co ja mam. Ja mam się radować. Ja mam powiedzieć, że to, co Hashem robi, jest dla dobra, dla maksymalnego dobra. Nie tylko tak, że o, jak to akceptuję, jestem zadowolony i wszystko w porządku, się uśmiecham. Nie, ja się raduję, co to wymaga ode mnie jeszcze więcej. I to jest wtedy, coś mówi o jak połączyć ta sprzeczność między szabat i Rosh Chodesh, między uznawanie Boga i Jego autorytet i, że tak powiem, podkreślane, że my mamy sferę. Też. Kiedy ja uznaję Pana Boga, no bo Pan Bóg to wymaga i ja jestem dobrym chłopczykiem, to ja to robię, no to wtedy ja owszem Go uznaję i Jego autorytet jest uznany i okej. Okay. Ale kiedy ja nie tylko uznaję Jego autorytet, ja się raduję tym, ja faktycznie, że tak powiem, czuję to z całym ciałem, nawet kiedy z całą umysłem. Nawet kiedy mi coś wydaje się złe, to ja nawet nie czuję tego zła. Ja czuję tylko, jak to jest pozytywne. No to wtedy ja jeszcze bardziej uznaję Boga. I wtedy wychodzi na to, że ta moja sfera, ten mój jakby autorytet, to co Bóg dał nam do decydowania, kiedy to prawidłowo używamy, to jeszcze bardziej funkcjonuje jako sposób do uznawania autorytet Pana Boga. My możemy uznawać autorytet Pana Boga na niskim poziomie, w sensie tak, okej, i również na wyższym poziomie, że nie tylko okej, tylko no, z całym sercem, z całą duszą, z całym ciałem, z całym przekonaniem i aktywnie radować się w tym. No i największy przykład Rabbi Akiva, którego spalili Rzymianie na stosie i studenci go widzą, że on się raduje i pytają, Rebbe, jak się Rebbe raduje? I on mówi, całe swoje życie zastanawiałem się, czy mogę wypełnić to, co Tora mnie obowiązuje, nas obowiązuje, kochać Hashem całą duszą. Trzeba kochać całym sercem. Wydaje mi się, że wypełniłem. Z całym ciałem też wydaje mi się, że wypełniłem, z pieniędzmi i tak dalej.
z światem materialnym, ale z całą duszą to ja nie wiem, bo ja przecież nie mam barometr duszy. Ja nie wiem, czy moja cała dusza kochała Hashem, czy nie. A teraz, kiedy ja oddaję swoje życie w służbie Hashem, bo Hashem wymaga X, Rzymiani próbowali wyrwać Torę korzeniami, ja im nie pozwoliłem i oddaję swoje życie dlatego, no bo złapali i karali, i teraz mi dają tą karę, no to ja wiem, że ja służyłem Hashem całą moją duszą. Więc jak mogę ja się nie radować, skoro ja nareszcie mam pewność, że tą mitzwę, ten obowiązek wypełniłem. I więc widzimy, że Rabbi Akiva w najgorszej sytuacji się raduje. Nie on tylko akceptuje to pokornie, tego, że okej, Hashem kazał i tak. Nie, on się raduje. I to już jest wyższy poziom. I wtedy poprzez, że tak powiem, właśnie nasz wkład, to, że my osiągniemy nie tylko akceptację autorytetu Boga, tylko radowanie się w autorytet, w tym, że jest, że autorytet Boga jest i wszystko, co się dzieje, jest dla dobra, nawet to, co nam wydaje się jako złe, to wtedy my jeszcze bardziej uznawamy Pana Boga i ta sprzeczność niby pomiędzy Szabat i Rosh Chodesh się łączy. Więc Szabat Rosh Chodesh, to jest też nadchodzący Szabat i bardzo rzadko się wydarza, jest bardzo specjalnym Szabatem, bo nas do tego inspiruje. Pcha nas Szabat do uznawania autorytet Boga, w sensie akceptacji. Nie robię melacha, nie robię tą czynność twórczą, którą Tora ustna definiuje, Tora pisana zabrania. Ale nie tylko akceptuje, tak jak w Szabat, czy się wstrzymuje, jest rozchodesz, więc ja aktywnie raduję się w tym. Ja mam te części rozchodeszowe, które podkreślają nie tylko pasywne akceptowanie, tylko aktywne, nie tylko akceptowanie, tylko aktywne, powiedziałbym, aktywne uznawanie. No i Szabat i Roszchodesz, więc wtedy nie są sprzecznością, aczkolwiek są łącznością, łączą się i tworzą to, co jest, że tak powiem, najwyższe. No i więc radujmy się, że teraz jest Szabat Roszchodesz, coś, co nam się rzadko wydarza. Szabat Shalom, Chodesz Tov. Dziękuję.